no to był taki mecz dość ciekawy, bo widać było, że obydwie drużyny defensywnie chciały pograć od początku. Obie drużyny defensywnie, jak widać, my tą defensywę mamy lepszą. Widać to po statystykach, mamy najlepszą defensywę w lidze i tutaj tym tak zwanym zero z tyłu wygraliśmy mecz. Ale mieliśmy bardzo dużo sytuacji, świetnie Pichu w bramce bronił, szczególnie w drugiej połowie, nie mogliśmy szczelić tej drugiej i często jest tak, że jak nie możesz przejść tej drugiej, można mecz zremisować albo nawet i przegrać. I tutaj było blisko, był rzut karny, więc świetnie Mariusz w bramce to wybronił. Także zachowaliśmy zimną krew do końca, szliśmy na ostatnich sekundach tą bramkę już na 2-0, kiedy oni popełnili błąd przy wycofaniu bramkarza. Także ja się bardzo cieszę z wyniku, bo to jest zaległy mecz, a dziwię się, że tydzień temu nie potrafiliśmy sobie poradzić z outsiderem tej ligi. Jak tutaj dzisiaj jestem i widzę, jak moi zawodnicy tyrają na wojsku, no bo dzisiaj było dużo pracy, była krew nawet, także mam nadzieję, że chłopaki rozumieją, że to wszystko walka była fair i nigdy nikogo pretensji nie ma. Z Gryfem takie mamy mecze właśnie, ostatnio przez tamten sezon to zawsze tam decydowała góra dwie bramki, to one wpadały przeważnie pod koniec meczu. Gryf, tak jak pokazuje przez cały sezon, jest mocny i tym razem po kilku porażkach z nami, tym razem oni wywalczyli to zwycięstwo i pewnie dzięki temu pewne podium na koniec sezonu. Chcemy być jak najwyżej w tabeli, ale to jeszcze te trzy mecze trzeba rozegrać, nie będą to łatwe mecze, jeszcze jest Lumaro, za chwilę mamy mecz z Westowią, też jesteśmy troszeczkę zmęczeni już po tym ciężkim meczu. Szkoda, że kontuzję złapał Dawid Zydroń, bo strzelił bramkę na 1-0, no i nie zagra w kolejnym meczu, będziemy sobie musieli radzić bez niego, mam nadzieję, że to nic poważnego i za tydzień bądź też dwa jeszcze będzie z nami. Początek był taki właśnie dla bramkarzy, taki na rozgrzanie was, bo ty i po drugiej stronie Rafał, tam dobrze się spisaliście przy dwóch albo trzech sytuacjach, no ale później traciliście bramkę z rzutu wolnego, no i zaczęło się chyba gorąco u was, bo wtedy widać było poruszenie. Złe ustawienie w kryciu i praktycznie do pustej bramki zawodnik drużyny przeciwnej kieruje piłkę. Niemniej jednak naszą siłą i domeną jest to, że lubimy atakować i można powiedzieć, że po kilku minutach strzelamy bramkę już wyrównującą, potem drugą, trzecią i czwartą, gdzie te bramki naprawdę były no, świetnej jakości, tak? Szczególnie ta, którą Adrian zagrał do Tomka Lipińskiego i tam już Woleja uderzył, no świetnie, naprawdę. Drużyna, która no, fajnie futsalowo poukładana, wykorzystała nasze błędy i już mieli pewne prowadzenie, ale ta końcówka, no dwie bramki szczelone w ciągu 10 sekund i jeszcze mieliśmy szansę nawet na wyrównanie, więc no wynik nie był najgorszy, chociaż z gry no jednak Lumaro faktycznie miała tę przewagę. No jak przegrywa się jedną bramką, ma się piłkę, idzie się z kontrą, jest tam jakaś możliwość dogrania, żeby do pustej bramki strzelić gola, no fajnie by było, gdyby przeszła ta piłka, no ale nie udało się, no wynik 4-3 raczej sprawiedliwy, no na pewno sprawiedliwy. No zbieg takich nieszczęśliwych okoliczności. Najpierw kontuzja Dawida wcześniej, przed poprzednim meczu, później czerwona kartka dla Krystiana. Straciliśmy bramkę grając jednego zawodnika mniej. I nie kleiła nam się ta gra. Widać było, że już czuliśmy ten mecz z grabówką troszkę w nogach. Gdzieś tam mieliśmy problemy w rozegraniu akcji. I straciliśmy bramkę grając jednego mniej tutaj. Na szczęście udało się odzyskać punkt w tym meczu. Ale tu Paweł Kasprzyk bronił świetnie, Westowia była w czterech zawodników, nie mieli zmiennika, jak widać bardzo ambitnie grali, ciężko nam się grało. Powrót Pawła Kasprzyka też jeden z takich kluczowych elementów, bo Paweł to też jest bardzo doświadczony zawodnik, mamy razem tam po 40 lat i jeszcze dalej bawimy się w tą piłkę i tutaj Paweł naprawdę pokazał, że mimo swojego wieku jest fantastycznym bramkarzem i bardzo utrudnił rywalom zdobycie bramki. Podjęliśmy rękawice, mimo że graliśmy gołą piątką przez 30 minut w osłabieniu, pokazaliśmy, że mamy sportowego ducha walki i chcemy walczyć o jak najwyższy wynik. I szkoda tylko, że nie dowiedzieliśmy tego minimalnego prowadzenia do końca.
No zdecydowanie, był to bardzo dziwny mecz, z pewnością nie spodziewaliśmy się takiego przebiegu, że będzie tyle okazji, że będzie po prostu to tak otwarty. No i w sumie Biała Gwiazda też miała swoje szanse, mogli tam zremisować i kto wie, co by się podziało, no ale w końcówce zachowaliśmy zimną krew i dowieźliśmy te 3 punkty. Był taki moment, że bali ci się, że już wyrównają? No nie wiem, czy był taki moment, no mieli te okazje, no ale mi się wydaje, że to jednak z gry my byliśmy lepszą drużyną, co przełożyło się na bramki, no ale tak, no z pewnością no, mieli swoją szansę. Zauważyłem też zmianę bramkarza w drużynie Białej Gwiazdy. Czy myślisz, że dorównał poziomem tamtemu, co bronił Mateuszowi? No myślę, że tamten był takim specyficznym bramkarzem, taki specyficzny miał styl. No ale dzisiaj gdzieś nie strzelaliśmy z daleka, chcieliśmy bardziej wejść do bramki i myślę, że to też mu z pewnością ułatwiło trochę sprawę. No ale w każdym razie 7 bramek mu wpadło. Fajnie by też było z grabówką też wygrać, no i po prostu no, upewnić tą swoją pozycję, na którą no, cały sezon pracowaliśmy, na którą no, w sumie tak notabene zasłużyliśmy z pewnością. Dołączasz do głównych strzelców waszej drużyny? No nie wiem, czy tak bym to ujął, no ale no, bramki zawsze cieszą.